I rozpoczęliśmy pierwszą kwartę tego spotkania. Chyba, że to zaczy. I mamy pierwsze punkty zawodnika z numerem 8 z liceum słowackiego, Patryka Aleksandrowicza. I mamy celny rzut za 3 punkty z drużyny Hoffmanowej w wykonaniu zawodnika z numerem 14 Jakuba Makowskiego. Przejęcie. Niecelny rzut do kosza i zbiórka. Mamy faul. Zawodnik z numerem 8 blokuje. Piłka zostanie wprowadzona z linii bocznej. Mamy faul. Zawodnik z numerem 13 blokuje. I piłka zostanie wprowadzona z linii końcowej. I mamy piłkę poza boiskiem. I niecelna próba rzutu za 3 punkty. Niecelny rzut do kosza za 3. I kolejne punkty dla liceum imienia Słowackiego. A zdobywa je kapitan drużyny Patryk Aleksandrowicz. Mamy złe podanie. I faul niesportowy. Zawodnik z numerem 14 z liceum Hoffmanowej, Kuba Makowski, został ukarany faulem niesportowym. Dwa rzuty wolne wykona zawodnik z numerem 8, Patryk Aleksandrowicz. Próba rzutu za 3.
Mamy faul. Zawodnik z numerem 7, Erik Kryński z Liceum Słowackiego, fauluje. Piłkę na boisko. Z boku wprowadzi drużyna z Hoffmanowej. Mamy zmiany. Próba rzutu za 3 i kolejny celny rzut za 3 punkty w wykonaniu zawodnika z numerem 8, Patryka Aleksandrowicza. Mam przejęcie. Mamy faul. I mamy przerwę na żądanie dla trenera z drużyny Hoffmanowej.
I mamy piłkę poza boiskiem. Próba rzutu za czwórkę. I zakończyliśmy pierwszą kwartę wynikiem 5 do 12 prowadzeniem drużyny z liceum imienia Słowackiego. Piłkę na boisko w drugiej kwarcie wprowadzi drużyna z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej. Mam piłkę poza boiskiem. I mamy punkty dla drużyny Hoffmanowej. I mamy piłkę poza boiskiem. Niecelna próba rzutu za 3 punkty. I faul. Zawodnik z numerem 11 blokuje. I dwa rzuty wolne wykona zawodnik z numerem 13 z Liceum Słowackiego Jędrzej Miller.
Pierwszy rzut celny. I drugi też. Mamy fały. Mamy faul w ataku. Celna próba rzutu za 3 punkty. I piłka poza boiskiem. Mamy faul. Dwa rzuty wolne wykona zawodnik z numerem 14 z liceum Hoffmanowej Jakub Makowski. Mamy faul. Zawodnik z numerem 15 uderza. I trzy rzuty wolne wykona zawodnik z numerem 8, Patryk Aleksandrowicz. I mamy dwa punkty dla liceum z Hoffmanowej.
Mamy faul. Zawodnik z numerem 8 blokuje. I mamy dwa rzuty wolne. Kolejna próba rzutu za 3 punkty, niecelna. I 2 punkty z Słowackiego. I mamy przerwę na żądanie. A my przypominamy, że sponsorem głównym tego turnieju jest firma PKN Orlen, a partnerem głównym miasto stołeczne Warszawa. Miło nam również poinformować, że partnerem technicznym mistrzostw została firma Adidas. Mamy faul. I mamy 2 punkty dla drużyny z Hoffmanowej.
mamy celny rzut za 3 punkty w wykonaniu zawodnika z numerem 8, Wojciecha Błazińskiego. Celna próba rzutu za 3 punkty. I dobicie zawodnika z numerem 10, Franciszka Wąsowskiego. I zakończyliśmy pierwszą połowę meczu wynikiem 20-22. Do 22? Dobra. Prowadzeniem drużyny 7 Liceum Ogólnokształcącego imienia Słowackiego.
I rozpoczęliśmy trzecią kwartę tego spotkania. Mamy niecelną próbę rzutu za 3 punkty. I mamy punkty dla drużyny z Hoffmanowej. I mamy remis 22 do 2. Do 22. Mamy faul. Zawodnik z numerem 6. I mamy zmianę. Mieliśmy korekcję czasu akcji. Mamy faul. I mamy przerwę na żądanie. A my przypominam, że sponsorem głównym tego turnieju jest firma PKN Orlen, a partnerem głównym Miasto Stołeczne Warszawa.
piłkę z linii końcowej wprowadzi drużyna z Hoffmanowej. Mam ponownie remis, wynik 24-24. Mamy kolejne punkty dla zawodnika z numerem 8, Patryka Aleksandrowicza. Chyba, że to za 3, niecelna. I mamy celny rzut za 3 punkty w wykonaniu zawodnika z numerem 14 Jakuba Makowskiego. Niecelna próba rzutu za 3 punkty. Mamy faul. Zawodnik z numerem 13. Robnia faul ofensywny. I mamy zmianę. Pan Paul. Niecelny rzut za 3 punkty.
I zakończyliśmy trzecią kwartę tego meczu wynikiem 27 do 26 prowadzeniem drużyny z liceum imienia Hoffmanowej. Rozpoczęliśmy czwartą kwartę punktami dla drużyny Hoffmanowej. Mamy faul. I mamy punkt niezaliczony przez przekroczenie linii. Niecelna próba rzuca 3 punkty. I zawodnik z numerem 13 fauluje.
I celna próba rzutu za 3 punkty. Mamy faul. Mamy zmianę. Na boisko wchodzi Aleksander Gajowniczek. Mam przejęcie. I 2 punkty dla drużyny Liceum Hoffmanowej. Zdobywa zawodnik z numerem 15. I mamy piłkę poza boiskiem. Zmiany. Mamy faul. Celna próba rzutu za 3 punkty i błąd połowy.
Mamy faul. Zawodnik z numerem 6 uderza i piłka zostanie wprowadzona pod kosza. Do zakończenia meczu zostały niecałe 2 minuty, a wynikiem 33 do 26 prowadzi drużyna z liceum imienia Klementyny Hoffmanowej. Mamy kolejne punkty dla Hoffmanowej. I mamy celny rzut za 3 punkty. I zakończyliśmy pierwszy mecz dzisiejszego spotkania.